Siema, siema, z tej strony Elzart. Witam w kolejnym odcinku z inwestowania. I dzisiaj pogadamy, w co bym zainwestował swoje pierwsze pieniądze. Ja na przykład na kogoś miejscu, kto nie wie, jak rozłożyć kasę, na przykład na początku, uznajmy budżetu 100 zł i chcę to zainwestować i nie wie, jak to rozłożyć. Zaraz się tym zajmiemy. I dobra, na wstępie jeszcze chciałbym powiedzieć, że zachęcam do subskrybowania kanału. Fajnie by było, naprawdę. Zajebiście póki co idzie. Pozdrawiam was wszystkich widzowie, kocham was, jesteście super. Więc fajnie, byście subskrybnęli, bo mi by było bardzo miło i mnie to naprawdę zachęca do nagrywania filmów. Lub użyli kodu Elzart na Keydropie przy jakimś doładowaniu. Jak kiedyś będzie doładować, pomyślcie o mnie, proszę. Widzowie, trochę żydowski moment, jak zawsze, ale dobra, przejdźmy już do kontentu, o którym dzisiaj pogadamy. I tak, mamy te nasze 100 zł na Steamie. I tak, w co ja bym poszedł? Ja bym poszedł w kilka sposobów. Przede wszystkim większość budżetu poświęciłbym w skrzynie i zaraz pogadam. Około 80 zł poświęciłbym w skrzynie. Tak, około 6 dych bym poświęcił w to, żebym zaryzykował, że na przykład skrzynia załamania wypadnie z drobu, bo jest to już bardzo prawdopodobne. Naprawdę dla mnie to już jest taki pewniak, bym na to liczył. I na przykład wjebał 50 zł w skrzynię załamania, uznajmy. Czyli tak, zostaje nam 30 około złotych, bo 20 złotych chcę coś innego zostawić. Uznajmy w skrzynię załamania. Dlaczego? No jest bardzo taniej cenie. Nie wiem, niedługo powinna być jakaś nowa skrzynka, bo recoil już trochę jest w grze, więc spodziewam się niedługo nowej skrzynki. Więc spoczko by było, jakby wyszła. Wtedy pewnie coś wypadnie z dropu i pewnie to będzie skrzynia załamania. Zainwestowałbym też jakieś taktyczne 10, uznajmy, złotych w klacza, bo fajnie spada z ceny teraz. O, już boostuje się. Ale przez te złoty 25, jakbyśmy go kupili, czy tam za złoty do 30, to jest spoko do złotych. No naprawdę. Myślę, że to jest spoko cena jak na klacza, bo on często trzyma się w innych cenach. I ta skrzyni chyba by było tyle, z których bardziej polecam, bo raczej reszta to nie wleci. Czyli tak, około 6 dych w te skrzynie, 10, 15, 10 w klacza, około 50 uznajmy w skrzynię załamania złotych walić, bo naprawdę według mnie to jest taki, kurczę, no prawie że pewniak. No i co bym zrobił? I tak, i jeszcze bym jakieś 15 zł, tak do 80, żeby było, wjebał w skrzynię pryzmatu 2, 1 i strefę zagrożenia. Czyli wiadomo, pryzmat 1, pryzmat 2 i strefa zagrożenia. Jak to chcecie sobie podzielcie? Dlaczego? Skrzynie spadają, wiadomo, nadchodzą święta, czyli ceny będą spadać, ale potem te skrzynie będą lekko sobie tam podboostować po świętach, czyli w styczniu, będą lekko sobie leciały w górę, jak to tam zawsze wyglądało praktycznie. Więc wtedy, o kurde, ten wykres jest taki mały. Dobra, nieważne, nie będę szukał, ale tak ogólnie jest to w 90% przypadków, że tak idzie. Więc 15 zł bym poinwestował te trzy skrzynie, jakieś tam po kilka, wiadomo, nie macie dużego budżetu. I tak, i co bym zrobił na przykład z ostatnimi 20 zł? I ostatnie 20 zł bym rozmnażał na krótkoterminówkach, czyli bym to poświęcił na krótkoterminówki albo 30, to wszystko zależne jest od was, jak chcecie to rozłożyć. Ja mówię, jak ja bym to rozłożył i jak ja bym sobie się tym bawił. Znaczy, nie wiem, czy nawet więc wtedy nie dałbym krótkoterminówki, ale to zależy. Jak wy jesteście początkowi, to możecie też na tych krótkoterminówkach tracić pieniądze, więc to wszystko zależy od was, nawet nie musicie nic to wkładać, możecie iść bardziej pewniakiem, czyli wszystko to, co mówiłem przed chwilą, ale idąc krótkoterminówki też będzie spoko i ja bym tutaj zarezerwował skrzynię ozdób kwiecia majowego. To jest skrzynia z Team Fortressa, może nie z CS-a inwestycja, ale jakby jak macie budżet, to też na przykład możecie sobie tą skrzynię idealnie skupować i sprzedawać. Na przykład tutaj możemy ją skupić nawet za 24 grosze. Ustawicie zamówienia za 24-25 groszy, uznajmy. 25 bardziej. I na przykład spróbować sprzedawać tutaj w piku, bo często się sprzedają za 36. Wystawić 36-35, jak będziecie woleli. I starczy po prostu czekać, nie? I one się zaraz sprzedadzą. Tylko trzeba to kontrolować, nie? I patrzeć, co się na tym wykresie dzieje, żebyście też nie stracili, nie? I to jest w sumie wszystko, co trzeba robić. I ja bym tak pierwsze 100 zł włożył. Tu z kluczami nie będę mówić, bo jak zagracie, to wiecie, to nie może nie być ogarnie Stefa. I ogólnie starać się szukać wahań. Chyba mamy jeden film o tym na kanale, jak szukać takich małych wahań cen i jak zarabiać na krótkoterminówkach. Więc co? To było tyle w tym filmie, widzu. Trzymaj się, miłego inwestowania. Życzę sukcesu przede wszystkim i zarabiania porządnej kasy na Steamie. Każdemu tego życzę. No i co? Trzymaj się. Cześć, cześć.